Witam serdecznie na kolejnym spotkaniu w Systemie Miłości Ojca, Pio, Świętego Franciszka z Asyżu i wszystkich, którzy są świadomi swojej świadomości. Czasami jest tak, że cały dzień nie jesteśmy świadomi swojej świadomości. Biegniemy do przodu i nie zastanawiamy się za bardzo. Że mamy świadomość, to może i dobrze, bo wtedy jest lekkość bytu, lekkość życia, ale jednak musimy się zatrzymywać, żeby nas ten świat nie wciągnął za bardzo. Bo jeśli się nie kontroluje świadomości, umysłu, myśli, uczuć, to ten świat bardzo łatwo nas wciąga i gwarantuje nam całą skalę niepokojów. Różnych niepokojów, różnych lęków. Ojciec mówił, że jest wiele różnych lęków w życiu człowieka, a my chcemy, aby tych lęków było jak najmniej i eliminować je, ile się da, więc jedyna droga to kontrolować siebie. Święta Teresa Wielka mówiła o twierdzy, wewnętrznej twierdzy. Trzeba sobie zbudować tą twierdzę wewnętrzną. I tam mieszkać i przez te okienka, czyli przez zmysły patrzeć na świat z dystansu. Bo jak twierdza się rozleci, zostaną tylko zmysły, pięć zmysłów, to już jesteśmy pochłonięci światem i wciągnie nas ta wiedza, nauka nas wciągnie, sztuka nas wciągnie, formy tego świata nas wciągną. Przytłoczą i będą nam wmawiały, że tu jest raj i tu jest życie wieczne, ciesz się tym życiem. No ale refleksja mówi trochę coś innego. Wiemy, że cieszyć się nie można cały czas. Niemniej, kto idzie do przodu, kto zaczyna rozumieć życie, to ta radość staje się prawie stała wewnętrzna radość. Bo nic cię nie jest w stanie zaskoczyć i wszystko zrozumiesz. Cała ta układanka różnych zbiorów mądrości, światłości, powoduje, że zaczynasz łączyć wszystko ze sobą i rozumieć świat, rozumieć siebie, rozumieć swoją świadomość. Dlatego nie wolno się poddać i trzeba zawsze duchowo pracować. Ojciec często mówił o lenistwie duchowym. Że jest w nas lenistwo duchowe też, bo tak łatwo oczami przebieramy tu i tam, słyszymy to i owo, i na tym się zatrzymujemy. A praca duchowa polega między innymi na to, żeby to zweryfikować ze swoim wnętrzem, z wiedzą wyższą, transcendencją, jaka istnieje, i wtedy są duchową filozofią, i wtedy konsultować się. Czasami nawet z innymi, z różną wiedzą, żeby zrozumieć, jaki jest cel tego życia. Co go może spłaszczyć, a co, co może go rozwinąć i osiągnąć to, co chcemy czyli skończyć wszystkie uniwersytety. Niekoniecznie chodząc do szkoły, można je skończyć. Ludwik, jak wam już mówiłem, który mnie wprowadzał na rozmowy z ojcem PIO. To właśnie ojciec o nim powiedział, że on już skończył wszystkie uniwersytety, a był kucharzem tylko i siedem klas skończył. Także to, co jest boskie, wcale nie oznacza, że to, co jest ludzkie, jest mądre. Mądrość tego świata przemija, nawet mówią niektórzy. I postać tego świata przemija, mówił Jezus. On rozumiał, bo przyszedł z nieba i szybko się zorientował, co tu jest grane, a też. Przeszedł przez rzekę zapomnienia. Nie wiedział, kim jest na początku. Sai Baba też o tym właśnie opowiadał gdzieś, że Jezus na początku nie wiedział. Był tak jak każdy człowiek i był do końca człowiekiem. Potem zaczął rozumieć i doznał oświecenia. I każdy z nas tą drogę musi przejść oświecenia. A potem już się zjednoczył z niebem i rozumiał. Bilokował nawet. Dlatego to całe zmartwychwstanie to oczywiście jest. Pewnego rodzaju fuszerka. Bo Jezus już wcześniej był zmartwychwstały. Bilokował, tak jak ojciec Pio. Bilokował. Widziano go w pięciu miejscach jednocześnie. Święci niektórzy też potrafili przenosić się wewnętrznie i stwarzać atomowe, jonowe ciało, żeby inni mogli to widzieć. Ojciec Pio potrafił to. Więc śmierć Jezusa na krzyżu, no to jak już mówiłem. To jest po prostu pewnego rodzaju tradycja. Tak wykonywano karę śmierci kiedyś. Dzisiaj byłoby inaczej. I Jezus krótko cierpiał, a w porównaniu do Ojca Pio, który nosił stygmaty na rękach, tutaj macie go, tu, Ojca Pio, na mojej t shirtie no to cierpiał 50 lat, nosił te stygmaty. Potem, pod koniec życia, jak już się wszystko Wycofywało jego życie, no to się wygoiły po śmierci, przed śmiercią, czy już zaraz po zniknęły te stygmaty. Więc, a dziennik tracił szklankę krwi, miał też rany w boku, gdzieś tam na plecach, więc cierpiał dużo. I całe to cierpienie, ten trud, jaki ponosił, ofiarował za duszę, za nasze dusze, za, za innych, najbardziej potrzebujących. Tak można płacić. Brzemiona innych noście. Więc trzeba się dzielić tymi brzemionami, bo każdy owszem jest wolny i, i ma swoje indywiduum, ale możemy sobie pomagać w tym świecie. Tak jak dzielimy się radością, szczęściem i rozkoszami w niebie, dzielimy się. no, Jakbyś był sam w niebie, no to co? Lipa, jak to mówił ktoś odnośnie Ambergold. Lipa by była... <laughs> Więc musimy się dzielić. Tam się dzielimy szczęściem, a tutaj się dzielimy i szczęściem, i cierpieniem, bo ten kosmos oparty jest również na cierpieniu. Tak wyszło. To było nawet do przewidzenia. Ci, którzy wychodzili z nieba, czuli, że będzie, że może być różnie, ponieważ zrezygnowali z zasilania Boga. Myśleli, że mają ogromną moc i siłę swoje wewnętrzne elektrownie, a dzisiaj się okazuje, że nawet elektrownia w turowie jest nam potrzebna, bo brak prądu, brak wszystkiego. Więc tak to się skończyło. Na elektrowniach węglowych, atomowych, drzewnianych czy innych, różnych elektrycznych, brak zasilania i wszyscy cierpią. I my też mamy takie ciała, że bez zasilania. Bez jedzenia, bez picia, nie przeżyjesz. I ojciec pił też, ja Pił przecież tak samo, Jezus to samo. Wszyscy, którzy byli wielcy, przyszli na tą planetę, a były już takich, są opisy, że też były przecież mm, zmartwychwstania. A nie tylko Jezus zmartwychwstał, takie są opisy już dużo wcześniejsze, że też mieli uczniów i też zmartwychwstali, więc opis jest podobny. W starożytnych jeszcze pismach o tych jest. <laughs> Ale to zmartwychwstanie to nie oznacza, że to ciało dostaniemy. <laughs> nie. My zmartwychwstajemy, rodząc się na nowo, Jezus mówił, wewnętrznie, a jeśli już nie, nie damy rady się nawrócić za jednego życia, to się musisz urodzić jeszcze raz. I to jest następne Twoje zmartwychwstanie. Każda reinkarnacja jest zmartwychwstaniem Twojej, twojej duszy, Twojego ciała już innego u innych rodziców żeby dokonać edukacji, bo cały czas tylko o tą edukację chodzi, o zrozumienie. I byli już tacy, jak Ojciec Pio czy, czy Jezus, wcześniej byli, którzy też głosili podobne rzeczy. System miłości głosili, ale im większa cywilizacja, tym czasami bywa, że się załamuje. Ojciec Pio kiedyś mówił, że im większa, im większa inteligencja, w kosmosie oczywiście, bo związane z cierpieniem i niedogodnościami, to może być bardzo agresywna. Tak może być. I zauważcie, że przywódcy różni kreatorzy podbijania innych państw, królowie, którzy rządzili, czy jacyś władcy, to byli bardzo inteligentni wykształceni no i doprowadzają często do wojen właśnie bo potem już zaczynają nienawidzieć i dbają tylko o władzę, o terytoria i to już jest pogrzebanie swojej duszy ta dusza musi wrócić naprawić to co zepsuła i ojciec właśnie mówił, że myśmy to wszystko zepsuli i musimy to naprawiać, nikt za nas tego nie naprawi musimy to zrozumieć i trudzić się i naprawiać swoją duszę swoje stosunki z innymi ludźmi, żeby były dobre w miarę. Jeśli się nie da z bliska kochać kogoś, ojciec Pio mówił, to kochać go, ale to z daleka, ale kochać. Bo to są też aniołowie, którzy potrzebują naszej, naszego wsparcia. Kto ma imieniny, urodziny, to wszystkiego najlepszego. Życzę oczywiście. Tutaj przeczytam jeszcze: <laughs> Najpierw się pomódmy do siostry Faustyny. Wszystkich naszych sprawach, wkładamy do koszyczki nasze trudy, cierpienia, choroby, śmierci bliskich. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i dla całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i dla całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i dla całego świata. Ojciec Pio żył 50 lat, był jakby ukrzyżowany, więc dużo więcej wycierpiał niż Jezus, mając tam 33 więc Kościół tak sobie ubzdurał pewne rzeczy, że Jezus wziął wszystkie grzechy całego świata, wszystkich galaktyk, wszystkich planet na siebie. No, no po prostu no niepoważne. I za wszystkich umarł. No nieprawda, nie za wszystkich, za swoich braci, przyjaciół umarł wtedy, bo ich bronił. A nam dał przykład i tej nauki, tej energii, jaką musimy wytwarzać, żeby innych innych pobudzać do życia duchowego. I ojciec Pio też to robił przecież. Umierał cały czas, miał te stygmaty i ofiarował to za innych. Żył jak drugi Jezus. Franciszka z Aserzu też nazwali drugim Chrystusem przecież. Jeden Jezus nie da rady. Wszyscy musimy pracować. Ale Kościół pozmieniał dużo. Taką sobie filozofię stworzył, taką teologię i, te, i, i po prostu mówi takie rzeczy Mało wiarygodne. Ale to się zmieni kiedyś. Wiedza się otworzy. Więc dzisiaj 28 marca: Joanny, Jana, Anieli, Kastora, Guntrana, jakieś imiona w ogóle dzisiaj nie używane. <laughs> Ale to taki katolicki, ten kalendarz to tam sobie różne rzeczy. I Teresy Wielkiej Myśli, i później Jana od Krzyża. Teresa. Życie. Na tej dolinie to walka, znój i trud. Ojciec pią, już kołcho z pracy. Spoczynek zaś, prawdziwy hen u wieczności, wrót. Jan od Krzyża. Dlaczego, gdy rozdarłeś miłością me serce, nie dasz balsamu tej ranie? I gdyś mnie porwał, czemuś mnie znowu zostawił? Nie bierzesz zdobyczy w swoje posiadanie. No, piękne wiersze. I to w średniowieczu, XV wiek. Takie już rzeczy pisali. To byli wielcy, wielkie dusze. W każdej epoce przychodzą takie dusze, żeby pobudzać innych. Zostawiają jakieś tam swoje znaki, pisma czy coś, czy działają, żeby przypominać o niebie. Ojciec Pio mówił, że tacy jak pani Krysia, na przykład przez nią rozmawialiśmy, to zawsze co, w, w każdej epoce ktoś taki się pojawia, żeby był kontakt bezpośredni z niebem, bo przecież my jesteśmy jako kosmos, jako aniołowie w tym kosmosie włączności. Bez, bez nieba, bez Boga w sumie nie istnielibyśmy, bo nawet ten cały kosmos, który stworzyli aniołowie, to przecież jest siła od Boga. Bo Bóg stworzył tych aniołów, dał im moc, ale się okazała niewystarczająca, żeby, żeby utrzymać ko kosmos w takim stanie jak niebo. Nie da się, tu jest cierpienie jednak. To teraz wiersz, przeczytam Maczka. Nasi pasterze pasą siebie, owce. Przeznaczają nam mięso, a nas na samotność i biedę. Najlepsze owce doją, by dobrze im się rządziło, a my, jako te owce, pozostawieni biedzie, rozpraszamy się jak mgły, jak kurz niepotrzebny. Pasterze pasą siebie, płacimy im wielokrotne dziesięciny sobie odmawiając chleba, dlaczego Boże go baranka nie widzimy, dlaczego najgłośniejsze barany wstąpiły na trybuny miast baranka miłości. W ciemności swej natury szukajcie odpowiedzi. W niepokorze stada, co chodziło ratować miłości prawa i takich sobie pasterzy wybrało co pasą siebie. No to głównie mowa o kościele. Ojciec mówił, że kościół upadł. <laughs> On jest upadł już od dwóch tysięcy lat. Nie tylko teraz to nawet nie jest tak źle, ale były okresy, gdzie było okropnie. Bo władza to nie tak miało być. Jezus nie taki kościół zakładał, nie taki ruch społeczny, ale mówił o świątyni ducha, o świątyni miłości i krzyczał, Dlaczego miłość nie jest kochana? Zachęcał do miłości. A oni wszystko robili odwrotnie. Apostołowie to tak, rozumieli. Tam niektórzy rozumieli to, co Jezus mówił, ale nie wszyscy też. I tych dwunastu jednak dużo rozumiało, dużo więcej niż pozostali ludzie i dlatego podbili świat. Ojciec też właśnie to mój zobacz, że dwunastu ludzi podbiło cały świat. <laughs> Słyszano o nich, bo znali nauki Jezusa, ale. Historia potem się toczyła inaczej: parafie, struktury, hierarchia i to się tak, zbory jakieś takie. I to się zaczęło potem już. Katastrofa dla kościoła. Trzeba odnowić kościół duchowo, żeby każdy mógł czuć go sam w sobie, Boga w sobie i niebo w sobie. Wtedy dopiero będzie dobrze. Bo nie o kościoły, nie o strukturę. Nie o świątynię, z cegieł, budowane nam chodzi. I Jezusowi chodzi i Bogu, tylko. Przecież w niebie nie ma żadnych świątyń. Tylko o nasze szczęście. O to, żebyśmy się wyzwolili od cierpienia i uzyskali życie wieczne. Tylko to się liczy i tego Bóg od nas chce. A nie cierpiennictwa. <laughs> 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 To jeszcze jest jakąś myśl jedną z mojego drugiego tomu. Tam z tyłu są te tomy wydane. Można na Allegro jeszcze je dostać. Powinniśmy bardziej się jednoczyć, a nie krytykować jeden drugiego. Wszyscy bez wyjątku błądzimy. Wszyscy jesteśmy wierzącymi i jednocześnie ateistami. W zależności od tego, w jakim stanie chwilowo jesteśmy. Każdy ma prawo do religii, wiary i zwątpienia. Każdy ma prawo wyklinać i czynić dobro. Każdy się uczy życia, każdy próbuje wyciągnąć wnioski z tego, co robi i czego nie wie, czego jeszcze nie pojmuje. Każdy ma sumienie, chwilami go słucha, a chwilami gardzi nim. Każdy z nas wie, co robi, lecz są momenty w życiu, kiedy jest to niemożliwe. Dotyczy to wszystkich i kapłanów przy ołtarzu, i ludzi zwykłych. Tak naprawdę wszyscy jesteśmy tacy sami i niczym się nieróżnimy poza stopniami poza stopniem tolerancji i pychy. A w tym zawiera się wiele gatunków smutku i radości. Jak z tego wszystkiego wyjść i wejść w świat idealny? Ojciec mówił, że tu nie ma ideałów, nie ma tu świata idealnego, nigdy nie było nieba ani żadnego raju w kosmosie. Wydawało się jak na początku, że będzie, ale minęły miliardy miliardy lat i jest coraz gorzej tak naprawdę. <laughs> ale dla niektórych dusz jest coraz lepiej, bo tak jak ziemianie mają yy, w, mogą się zbawić wszyscy. Jakby chcieli, jakby szukali ale ojciec już mnie tak kiedyś uspokoił, mówił: Nie, nie wszyscy muszą się zbawić teraz już, bo, no, bo nie chcą. Nie szukają, nie mają edukacji, nikt ich nie uczy. No, takie lewackie edukacje, jakie są teraz w Polsce, wszystko będą teraz likwidować: wszystkie dzieła najważniejsze, najlepsze, wszystko zlikwidują, bo wchodzi liberalizm, komuna wraca, więc to będzie upadek, kompletny upadek edukacji. Już się zaczyna. To wprowadza właśnie Unia Europejska i mają tutaj swojego człowieka. Wiemy kto. Sięgniemy dna. Ale się odbijemy. Ojciec Pijomów mówił, że, po, po, że przy, wy, wyjdzie iskra z Polski. I ciasta Faustyna, z którą rozmawiałem, jest tam namalowana, re, narysowana przez Sylwię. To mówi, że wyjdzie ta iskra z Polski będzie właśnie. Nowa wiedza, nowe spojrzenie, nowe, inne spojrzenie na państwo i na kościół. Bo kościół jest potrzebny, ponieważ yy, kiedyś ojca też pytałem, właśnie, no, no, jakbyś chciał zniszczyć religię, kościół, no to co dasz w zamian? No właśnie. Można dać duszę, miłość, ale nie każdy yy, znajduje tą miłość, nie każdy znajduje tą duszę i, i może, może wpaść w różne kłopoty i potem różne organizacje, które będą walczyć z Bogiem, z Duchem, z wszystkim, tylko opierając się wyłącznie na intelekcie i zmysłowości. Te tęczowe wszystkie rzeczy, gendery, to właśnie oni mają to, że odeszli od Boga, odeszli od wieczności, żyją zmysłami, zmysłowością, seksem, narkotykami i innymi rzeczami, zmieniają płcie, mówią o siebie, mężczyzna mówi, że jest kobietą, kobietą, kobieta, że mężczyzną. No po prostu takie wariactwo, kompletne. Dla wygody, dla głupoty, dla ignorancji to robią wszystko przecież. Nikt poważny i normalny tak nie, nie, nie mówi. Chyba, że jest jakaś choroba rzeczywiście, ale nie sądzę, żeby tyle chorób, tyle chorych ludzi było, że czują się mężczyznami, a chcieliby być kobietami. To wymysł, to jest wyobraźnia. Ale są przypadki, gdzie rzeczywiście jest pomieszane w ciele ludzkim, bo właśnie przez różne mutacje, chemię, którą jemy, może się zdarzyć, że tu ma piersi, a tam ma co innego na dole, albo odwrotnie, i nie wie, czym jest kobietą, czy mężczyzną. No bywa, bywają takie. Dlatego takich ludzi trzeba tam hormonalnie troszkę leczyć. Ale na przykład to, że chcesz zmienić płeć, no hormonami tak świadomie, to głupota po prostu. Po co? Po co? Po co? Dobra, to tyle na dzisiaj. Dobrze, więcej już nie Kapłaństwo, bo dzisiaj akurat jest czwartek, dzień kapłana. Więc yy, ojciec piją, że kapłan. No, oczywiście, jak weźmiemy pod uwagę reinkarnacji, to każdy kapłan w poprzednim życiu był zupełnie kim innym, ale oni są uzurpują prawo i mówią, że będą kapłanami na wieki. Jakie wieki? W następnym życiu będziesz łupatą zapierniczą. z ciebie kapłan. I tak jest, I ojciec to potwierdzał, że są wymyślone już to w starożytności wymyślili przecież tak samo. Faraoni też byli kapłanami. Kiedyś mi ojciec pił. Właśnie to teraz sobie przypomniałem, powiedziałem, że ty też jesteś kapłanem. No, i wszyscy są kapłanami w tym obrządku duchowym. Chociaż nigdy kapłanem nie byłem i nie chcę i nie będę. Ale w jakimś sensie ci, którzy głoszą prawdę, są kapłanami, kapłankami. Dlatego Maria, Maria Magdalena one głosiły tą prawdę, którą Jezus przyniósł. A zresztą Maria też zeszła z nieba bezpośrednio na ziemię, więc ona już czuła i znała, uczyła tak samo uczniów Jezusa, pomagała. I ona była kapłanką. Każdy, kto głosi i chce głosić prawdę, miłość, i miłość, która dąży do wieczności, jest w jakimś sensie kapłanem i kapłanką. To trzeba też wiedzieć. To trzymajcie się, i papa, pa, systemu miłości. Dla nas plan czasem zaskakuje nas ufaj kochany, Bóg ma dla nas plan czasem zaskakuje nas. Miłości, w którym ciągle trwam. On dla wszystkich jest, dla każdego z nas.